Panie majorze, co pan robi? Trzymam nóż w ręce. Chciałbym wam zaprezentować zestaw survivalowy. W internecie możecie znaleźć dużo poradników, jak to złożyć puszkę survivalową, w której będzie wszystko, co potrzebujecie do przetrwania. Kurwa, zapałki, żyłka, żeby zrobić z niej garotę, haczyki na ryby, żeby złowić ryby, nawet jak jesteście na środku pustyni. A notabene najlepiej na środku pustyni zrobić sobie gałę. Dobrze. Kim jest notabene? Chciałem powiedzieć schronienie z pontonu, bo kiedyś tak czytałem w książce. No w każdym razie chcieliśmy wam też przedstawić polski zestaw survivalowy. Składa się on tylko z trzech elementów i zapewni wam przetrwanie niezależnie od warunków. Przede wszystkim zapewnia to, co najważniejsze. Nie kurwa haczyki. Tylko kurwa gotowe ryby, w sensie pożywienie. Czyli nie dajemy rybakowi wędki, tylko dajemy rybakowi rybę, tak? I dajemy mu też coś do popicia tej ryby. Więc wszystko, co pozwoli mu przeżyć, kurwa, cirka jeden dzień. Soplica orzech laskowy, łącznie z zagrychą do soplicy orzechu laskowego, czyli... To jeszcze o! Ale teraz jest zestaw survivalowy, spierdalaj! Princesa orzechowa. Poruczniku, spierdalaj. Princesa mleczna. Oczywiście potrzebujemy także noża, żeby oddzielić w estetyczny sposób od butelki. Kultura musi być. A panie majorze, gdzie się znajdujemy? Dalej w Norwegii się znajdujemy. Panie majorze, ale dlaczego w takiej butelce? Butelka taka przede wszystkim pozwala nam ograniczyć wagę naszego bagażu. Butelka półlitrowa wódki waży około pół kilo, myślę. Tak samo jak same. Tak. Ta butelka waży, myślę, że nie więcej jak 100 gram. Więc to jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że jak jebniemy, to wódka dalej żyje. Coś się tam nie zmieszało. Gdyby nasz customowy zestaw survivalowy nie dał rady, mamy też staropolski zestaw survivalowy. Ogóry i kapusta. Dziękuję bardzo.